Panie i panowie, witam, nazywam się Lord Siacho, to Guild Wars 2 i moja gildia ZUS. Tutaj ze mną dwoje dostojników, Molly i Volvi. Dzień dobry. Hello. I zaczynamy Fractal 11 w trójkę, bo czemu nie, tak jest fajnie. Kto obstawia pierwszą mapę? Bagno, może będzie. Albo woda, Dredzio? Delfinki. No Dredzio, co ci nie będzie na pierwszym. Byle nie delfinki, bo byśmy, kurczę, robili to przez 2 godziny, myślę. Nie. I byle nie piranie. Znaczy nie mówię o tym, mówię o całej tej, całym tym fraktalu. W całej wodzie. No. Heh, proszę bardzo, Wolwić, wygrałeś. Doskonale. Co mówicie na zresetowanie ustawień? Aj. Myślę, że to jest dobry pomysł. Nie wiem, czy muzyki nie powinienem wyłączyć. To jest dobre pytanie. Że tutaj zaraz, wiesz, będziesz miał pozew, albo dwa. A alimenty muzyczne? Dokładnie. No, myślę, że to jest dobre ustawienie. Okej, dobra. To ja idę tutaj na... ten już idziesz mój. Dobrze, no to ja idę na... Co tam jest? Pająki pewnie? Pająki. Dawno nie robiłem pająków. Jak mi tu zamkną bramę? Ja jestem gotowy. A tam można bardzo łatwo po korzeniu wskoczyć. Tam bardziej na lewo chowało, nie? Mhm. To jest taki wielki korzeń. Dobra, ja jestem gotowy. To co? Ja też. Ready. No to 3, 2, 1, go. Oj tam. Środkowy i po lewej dostał. Dobra, jesteśmy. Zrobione. Mosman. Ostatnio drzewa nie ma w ogóle, co? Czy ja wiem? Jakiś czas temu miałem, parę dni temu. To momencik właściwie, ja sobie muszę ustawić baner. Dobrze. Zanim wyjdziemy. Kurde, 100 sekund, nie wyrobię, ale baner się przyda. No więc, co sądzicie o wystroju wnętrza jego chatki? Znaczy, de facto, to nie jest jeszcze jego chatka, prawda? Ale tam dalej stoi, nie? Takie trochę to biedne, ale wiecie, co mnie najbardziej tutaj przeszkadza w tym wszystkim? Że nie ma na ganku bujanego fotela z banjo. Kurczę, jak watomówkę. Szkoda, że nie hamak. Co tam ten fotel jakiś bujany? To nie było, rzeczywiście, też nie ma hamaka. Nie ma bagno bez hamaka i bez banjo. Bez sensu. Jak dla Azur to musi być hamak, taki latający. Znam osoby, które by powiedziały, że Azurom to wystarczy wieszak. Oczywiście, bez obrazy. Chciałbym poznać te osoby. Nie, to te same osoby, które grając w GW2 zwykle używają skilla numer 1 przez 90% czasu. To by wiele wyjaśniało. No dokładnie. Jeszcze 30 sekund. To oczekiwanie, no kurczę, reset tych skilli czasem naprawdę było przygnębiające. No ale co, nie ma innego wyjścia, jeżeli się chce taktycznie podejść do rzeczy. Dziękuję za target, Molly. Teraz już znów mogę podziwiać swój piękny... Wiesz, gdzie jesteś. W końcu wiesz, gdzie jesteś.
i z kim. Dobrze, mogę mieć target, mogę się tak poświęcić. Dobra, baner jest. Też musi. Ten Mossman to sobie zrobił wakacje na tym, na tej niewidzialności. W sumie dawno tak długo nie był na niewidce. Na długo mu się to nie zda. Znacie ten dziwny bug, bug z dźwiękiem, że czasem takie tąpnięcie słychać, nie? Mm-hmm. Ciekawy jestem, kiedy to jest... naprawią. Wiesz co, sądzę, że to może być ciężko naprawić. Ale co to powoduje, nie wiecie? Wstanę. Zdaje się, że chyba lag przy ładowaniu dźwięków. Potem wszystkie naraz jakby tąpnięcie. Właśnie takiego doświadczyłem i trochę pomysła dało. Trzeba przetrzewić trochę tych wilczych wypierdków. Młode wilki. Żyjesz? Tak. Ale jakie to życie? Na bagnie doskonałe. Chyba powinien nazwać tego wojownika 30 sekund. Kurde. One Minute Hero. Swoją drogą, grałeś tą grę? Właśnie nie. Wiesz, ja się tej gry boję. No słyszałem, że takie w sumie dobre to na te, na takie króciutkie sesje. Wiesz, to jest jedna z najbardziej niekonwencjonalnych gier, jakie kiedykolwiek grałem. Wiesz co, muszę spróbować. To jest... właściwie zadziwiające to, jakie pomysły potrafią mieć deweloperzy indie, naprawdę, jest niesamowite. Oj. Już. Wolfi, żyj. Żyję. A, chodź tu. To jeszcze musi mi się dzisiaj kaszleć, no. To był brudny dzień. Accelerating.
Nie można mieć wszystkiego. Czy zdrowia, urody i bogactwa? Kurde, no to już nie mam żadnej z tych rzeczy, no to już przesada jest. Kurde, przegrałeś Mystic Fortra. Naplułem mu na ganek. Ja mogę nie powywalać wszystko. Dostałem dwa rary, nie? No teraz, kurczę... O, ja też! Dwa rary, kurde, totem T6. Co tam ci wpadło? Przyznaj się, tak cicho siedzisz, pewnie prekursor. No, dwa nawet. Tak myślałem. O, dobrze. Mnie tam ciepło. Dobra, by się przydała mi tutaj czapka. A, widzisz. Gdzie ty masz czapkę? Trzeba było inwestować w gogle? Zamieniłam na gogle. Przynajmniej ci śnieg nie będzie do oczu leciał. A, widzisz. Widać, że moja stara podpalaczka. Zanim machnąłem pochodnią, już ognisko było podpalone. No bo tu jest zimno! Nie moja wina, że norny mają tam grube kości, no. To nie grube kości, tylko włosiona klata. No, a taka mała asura co to jest, że takie to małe chuchro, takie pójdzie taki mróz i zaraz zamarta. No ale to tym bardziej taka mała, że cię mróz nie sięga. Chociaż czekaj, nie, muszę poprawkę, bo to faktycznie przy gruncie jest zimniej. Taką pochodnię grilla rozpala, nie? Raz machniesz, już jest. A, widzisz. Ale nie, tu musisz dmuchać, tu musisz chuchać, potem mięsko, kiełbaski położyć, żeby się od tłuszczyku zajęło. Cholera. I pianki. No, pianki. A jeszcze takie pianki z ogniska, czy coś takiego? Ja tego nigdy nie próbowałem. Wiesz co, bo to muszą być specjalne pianki. Teraz... widzisz, to muszą być pianki, zdaje się, z mąki ziemniaczanej. Bo jak są te niektóre takie jojo, na przykład takie w Polsce dostępne, takie zwykłe, kurde, biało-różowe, to one się nie nadają do tego. No, myślę, że możemy się ustawiać. No, powoli.
Ból, że nie wziąłem stabilki. Kurde. Dobra, pole. Ty w życiu. No dobra. Trzeba się zająć troszkę ogniskiem. Pochodni na mnie. Kurde, tu nic nie. Ja mam pochodnia, nic nie widzę ogniska. A dobra, widzę je. Masz już? Upadł. Nie może uciekać. Cieszę bardzo. Cholera. To jest chyba największy minus tej mapy, co? Tego faktora. To jest tak do frustracji potrafi doprowadzić na dłuższą metę. Nie da się ukryć. Fuck. Dziękuję bardzo. Do jakiej taśmaszta? Zobaczcie. Jak to stało na jednostki specjalnej Gigi's. Tak jest. Trochę się udaje. Sosa. Teraz jeszcze, aha, dobra, pozostało sobą. No, ledwo dotknąłem i... No, pięknie. Nisko w pobliżu. Przy mnie. Oj. No ściągnęło nas Moli, doszedłem. Podnieś Wolfiego przynajmniej. Bo będzie kiszka zaraz. Ała, ja nie chcę do kostnicy. O, wstaniesz, a ja sobie padnę. Osz. Okej. Okay. Niestety z takim nie zjadłem. No 25 staków, no jestem kurde. No i towarzystwo tu już przyszło, nie wiem, nie, to już ciężko będzie w tej chwili. No będziemy musieli zrobić. Nie, jak mnie Moli podnosiła, to już miałem 25 staków, to nie dało rady nawet kurde do ogniska dobiec. No niestety, no jeden błąd popełnimy najmniejszy i w takiej grupie małej, no to ciężko, jest ciężko. Mimo że fraktal nie jest zbyt wysoki. Czyli dzień poprzedni. Moli, jeszcze dobijesz tego weterana zaraz. O, prawie. Ach, i podoba mnie. Teraz już to skończymy. Została jedna trzecia. Ale było moje 5 minut chociaż. No. Dziś wadza wiu mrusa, mnie nie psą czapkę. No to jest standard w tej grze, no jak nie padniesz czasem, no to co to za wstyd jakiś? Co to za, wiesz, nie wiem, iść i przechodzić przez wszystko jak przez masło. Żadnego wyzwania. Czyli wiesz, gdzie byłeś? Oh.
widzę, dopiero zapalałem to wózko. Co za... Come on, come on, come on. Dobra, idzie ognisko. Szczerze. Oj, oj, oj. Chodźcie do mnie. Bo zaraz, raz, że ognisko zapalnie, dwa, że zaraz padnę. 4 sekundy, kurde. No nie. Może mi się uda dopalić to. Cholera jasna. Robimy. No. Yeah. Ognisko, bloks. To jest. No cóż, za drugim podejściem, ale nie można mieć wszystkiego. Ojej, kurwa, skończyły mi się busty. Och, mi się skończyło numery tart. Co nie? Trzeba mieć te ciasteczko na Magic Fandom, bo jeszcze przegapimy naszą jedną na 20 milionów szansę. Tak, sądzę, że tak bardzo ją przegapimy, że nawet jej nie zauważymy i jej nie będzie. Nigdy. Nigdy więcej. Dokładnie. Czy ja dzisiaj dostałem z World Bossów 2 egzotyki, jestem w szoku nadal, nie mogę z niego wyjść. Co prawda... A, to dlatego tak czasem ci się padnie. Nie warte niczego, no ale... Tak ci się to po prostu ta akcja, tak ci się przypomina, że... Tak, jesteś... tak, to jest trauma, po prostu traumatyczne przeżycie. Teraz przez kolejne pół roku nic. No dobrze. Łobut się melduje do akcji. Wszyscy gotowi? Stój. Dobrze. Ma tego mroza, no. No, Winter Crash, kurde, z Mentosem. Kurde, nie wierzę, że znów to samo się stało. Oni nie poprawili tego buga, dacie wiarę? W ścianie mnie zamknęło. A! No co za... Że tak powiem, kurwa mać. A nie masz już skilla na przeniesienie się stamtąd? Nie mam, niestety. No jasny. Oficjalnie dziękuję bardzo ArenieNet za nienaprawienie tego buga przez ostatnich 2 lata właściwie, przez ostatnie 2 lata, bo tak chyba stary jest ten bug. Nie mogę się wydostać. Czy się przelogować, jak myślicie? Może wywalić. Czy ja nie będę zmieniał postaci? Oh, goddammit! Podnoszę cię. Na szczęście nic mnie tutaj nie dotknęło.
Ale widzę, że banerem przez ścianę. A może z łuku mogę go napawać? Nie mogę, bo mam obstructed. Nie. Tak. Po prostu nie. Panie i panowie, w tym odcinku wykrywamy wszystkie błędy w Guild Wars 2. Dzięki Molly. Teraz ja mogę ten łuk włożyć w kakaowe oko. Albo dwa. Racha będę leżeć. No nie mogę, no przecież nie będę tak stał cały czas. Myślę, że spróbuję wyjść i wejść, no przelogować się. Nie zmienię postaci, no to nie powinno być źle. Your weakness makes me laugh. Jesteście dalej? Tak, tak. Jeszcze tak. Dobra. Tylko nie wiemy jak długo. Tylko tyle powiedzieć. No. To się powinno nazywać Facials of the Mists. Będą mi jajca jak mnie znów w tej ścianie zamknie. Nie. Nie zamknęło mi się. Nie. Nie miałem dokąd uciec. Zaraz do was dołączę. Arena net wisi mi jednego orba. Mogą przysłać 5, nie? Bo jeszcze to usłyszą. No ja mam nadzieję. Gdzie to, no kurczę, no ja rozumiem, jakieś nowo powstałe błędy się zdarzają, jak najbardziej, no ale ten 2 lata już ma, no i dalej to... Zgłaszałem to co najmniej 15 razy sam. Może ja napiszę, oni mnie chyba lubią. Tak, oni chyba lubią, jak się do nich pisze. Tyle. Zara padnę. Mori, minus 5 punktów życia. Dobra, żyję. Uwielbiam, jak on się tak przenosi. Tak. O, żeż ty, nie! Co za... O kurde, nie! To jest przegięcie, to jest po prostu czyste przegięcie. Zaraz cię podniesiemy. Ja muszę w tylko chwilkę odsapnąć, kurde, mam 900 punktów życia. Dobra, Molly, spróbuję się z nim tutaj pobawić. Więcej na nagranie Berserkerem nie pójdę, po prostu wstyd jak padam. Ale zobacz, jak nie pójdzie na reputację, okej. No, Molly z tym jedyna tutaj skorzysta. Jedyna, która profesjonalnie nie pada. Jeszcze. Czego wstydzić. Nie umierając raz na jakiś czas omijamy 50% doświadczenia z tego. No nie wierzę, co? Czemu nie trafił? Dziękuję bardzo. Oj, ty też masz te. Nie wiem, czy poprawnie się to wymawia, ale dobra. Retreat!
Uwaga. Jezus! Jeszcze go wolniłem, dziękuję. Już dałoby sobie spokój. Nie widzisz, że ta technika na nas nie działa. A moje konie stoją i nie trafiły. No właśnie, ja tak zauważyłem. Myślałem, że to mi się coś zbudowało. Dzień poszwaro. No co? Chatysz. Znów mam ten sam motyw, nie mogę się ruszyć. A, padnę. Też jeden. Droga Arenalad, prosimy bardzo, naprawcie te błędy. Po co? W sumie, nie byłoby komu na to narzekać, nie? Mamy wulkan. Tylko nie wulkan. Tak jest, mamy wulkan. Oj tam. A tych filmików dalej nie można przełączyć, no okej. Dalej nie można i nigdy nie będzie można. Po prostu, kto ma więcej wytrwałości, kto szybciej stanie się nad tym, na to narzekać, tak? Czy oni to prędzej naprawią, czy my po prostu już damy sobie spokój ze zwracaniem na to uwagi. Wiesz, natura jest taka, natura ludzka jest na tyle piękna, że ludzie nigdy nie przestają narzekać. Ale rzeczywiście nie traktują tego jakiś priorytet, tak? Troszkę się zapędziłem. Strategiczny odwrót. I opuściliśmy statek w zorganizowanym pośpiechu. Dokładnie. Dobra. A mamy w ogóle jakiś statek? Mógłby się przydać siedziba gminna. Niestety świeżo skończyły nam się statki. Dostałem tą rarową czaszkę do krawcenia broni. O, rarek, to wreszcie. Ostatnio sprzedałem taki mięso. Dałem te 6, nie pogardzę już. O, kość radkowa. Dawać prezenty na święta, nie pogardzę nimi. No, coś. No nie, no to potencjalny drop ucieka. Czemu ty dalej noszę czapkę? To jest gorąco. A, widzisz. Po prostu, cóż, lubisz jak ci ciepło w uszy. Drop ucieka. Co tam to, że nie ma to te kulowy. A tam kule ognisto, na dropa nie dałem. Jak mnie rozwiniecie, to będzie nawalnie plama mokra. Będziecie szufelką mi zbierać. Dobrze. Mamy szpachelkę i worek na śmieci, więc nieźle. Ten jeszcze tu biegnie.
O kurczę, czekajcie, nie zapędzajcie za bardzo. Tak, tak. Trzeba się teraz ogarnąć, skilla odnowić. Widzieliście ten manewr? Jaki? Ja biegłam kulami, konie się obiegłam ją dookoła chyba. Dobra, no to co, musimy się nastawić oczywiście na blokowanie tego dziadostwa. Ano, tylko wyjdę z kombatu. Tylko mi kondycja przestanie żareć. Dobra. Troszkę fizykali tutaj powinienem zastosować w takim razie. No to cóż, gotowi. Momencik. Ustawiam sobie skillę. Dobra, myślę, że możemy zacząć. To osoba dedykowana do kamieni, czy jak lecimy? Jak to zauważy, ten rzuca. Okay. No, nie za szybko biegną jak na ten level? Czemu są tak do przodu strasznie? No właśnie, za szybko troszkę podskoczył. Skalowanie znów się porąbało. Może być, że użyłam piątki na Great Swordzie. A tak mogłoby być. Ja chciałam z drugiej strony i chyba coś nie wyszło. Okej, biorę Kamora. No nie wierzę w to. Jest szaman. Zatrzymuję. Wywalam. Gdzie? Ty szamańczysła. To jest. Bardzo dobrze. Nie ma to jak partyjka w golfa, nie? Tak jest. Kamyczki trzeba pozbierać. Ja się nim zajmę. Jeszcze jeden się pojawi. Chyba zginęła. Dobra, nieważne, fałszywa alarm. Wchłanięcie głosu, o. Nawet z kombatu wyszedłem na chwilę. No muszę przyznać, że to nam łatwo, ładnie poszło, łatwo dosyć. No, zobaczymy na tym, na elementalu, na szamanie. Nie widzę na horyzoncie. Increase
czemuż ja do niego podchodzę? Ja nie dam rady. No właśnie. Tak, spoczywajcie w pokoju klatki animacji z niewyjaśnionych przyczyn. Naprawdę, to jest coś niesamowitego, jak ta gra czasem potrafi robić. Help? Już. Pierwszy raz mi się tutaj padło? Wydaje mi dzisiaj? Takie padnięcie to się chyba nie liczy. Moje iluzje go gonią. Twoje klony się na antenę wcięły. Ten drobny zawsze powala. Czekaj, co ja dostanę? Może gra wynagrodzi nasze trudy na końcu? Ła, same zielone, uwielbiam. Pójdę twoim pomysłem i będę się łudził aż do samego końca w takim razie. Co tam? A, już. Niedobrze, w ogóle mi zaparowałeś. Czekajcie, tylko jeszcze sobie jakieś skille ustawię. Ja teraz trzeba się przeskillować. Tam ja pójdę na tych samych, co mam. Na żywioł. Banner oczywiście zostawię. Także co, nie robimy, że tak powiem... Nie ryzykujemy specjalnie, co? Bezpiecznie rozgrywamy. Tak, bezpiecznie. Dobra. Moli, nie bój się. Wszyscy umrzemy, tak czy inaczej. Dobra, gotowi? Idziemy. Ładnie mordziłeś to. Też czuję, że nadchodzi pierwsza faza zniszczenia. Tak. Tak jest. Myślałem, że tu jest zwiastun. Muszę chwilkę pobiegać, ponieważ palą mi się podeszwy. Jeszcze widzę jedną larwę, zaraz się ją zajmę. Mały włosa, ta larwa zajęłaby się mną.
O szlak. Idę do ciebie. Jak możecie te larwy ubić, ale w sumie też mnie podnieśli. Ja jestem... To zaraz znowu padnę. Właśnie uratował mnie twój Aegis w tej chwili. Troszkę tak? Już. Kurde, jak mnie drażni czasem, że mi się broń nie chce przełączyć, no. Arigato. No i okazało się, że skończył mi się dysk twardy do nagrywania. Tak, dlatego umknęło nam troszkę akcji. Te 2 cm, które zostało bossowi. Podstawowy błąd. Moja wina, przepraszam bardzo. Dobrze, idźmy dalej. Moli. Kliknij akceptuj damię z budyń. Tam, widzisz, podziałał. A to dobrze. Tak, to także ogłoszenie międzynarodowe, jeżeli ktoś ma jakiś wolny budyń, proszę zasyłać do Moli. Ona przyjmie każdej ilości, w każdej postaci. Dopóki się będę mieścić w swoich portalach i w drzwiach. No proszę. O! Jest ten. A towarzyszu nam najbardziej bezużyteczny NPC w tej grze. Oj, tam nie czepiaj. Gdzie? Patrz, gdzie? A, Roxy! Co powiedzieć? Roxy, brawo! A, patrzcie, no, trzeba odpalić sobie ciasteczko, tak? Dobra, Roxy mnie zignorował, sobie idę. Dobra, gotowi? To jest. Hej! Jo! Co cię się stało? Stary, nie wiem. Rzuciłem kurde ścianę, myślałem, że to podbija wszystko, a to tymczasem się nie udało. Coś tam jest. Chyba trzeba się chwilę przełączyć na ręcze. Ręcze no nie działa. Ściana na niego nie działa? Widocznie to nie są projectile. Zawsze działała. Oj, ta kamera tak czasem tutaj pracuje. Dałem sobie kurde głowę uciąć, że... To wcześniej działało. Wiesz co, możliwe, że no, ja zwykle nie doczytuję noc choczowych, tak, ale... Pan leci. Tak, pan leciał. A to Moli na ratunek, także... Pan leci. Dzięki. O. O. Kurde, znów nie zauważyłem, że broń ma mnie. Toż do jasnej cholery, jak nie, to kurde. Klikam na zmianę broni i się nic nie dzieje. Okej, okay, żyję. Daj.
No ja ledwo. O, już nie. Okay. Dziękować. Cholerstwa trzeba trochę pozbyć, bo... No do jasnej cholery. Będę się tych weteranów, bo kurde, przecież nie dam żyć, nie da za mną żyć. Aj! Give me energy. Dobra. Ale mi walnęło po uszach, niesamowite. Powiedzmy. Powiedzmy. Oj tam, nie sposób przejść 1000 schodów, nie potykając się chociaż raz. Co? Przez chwilę się zamieściłem. Tego DC mózgu? Mówię, że tak. Nie sposób przejść 1000 schodów, nie potykając się chociaż raz. No tak. Ja bym się potykała co stopień. To byś się na nie wspinała. To też. Widzieliście, przez chwilę utknął w ścianie? Czy tylko ja to widziałem? Nie wiem. Ja to może tylko ty. Tak jakby wystawały mu łapy ze ściany. Przygotowywał się. A to... Dobra, no to zobaczmy, jak to pójdzie. Który pierwszy? Niebieski. Ale potrzebna ewakuacja. Tak właśnie. Uż ty kurde. Skill mnie prawie zabił. Molly Banner. Banner? Ja chyba słyszałam budyń. No. Leci budyń. Yeah. Podniósłbym te NPC, ale raz nawet dziękuję nie powiedziałem. Słusznie. Znaczy,
Słusznie, że jej nie podnosisz. Gdzie lezie? Te twoje klony trochę mają na butach taśmę w stronę, co? No, całkiem bezpieczne miejsce tutaj mam, muszę powiedzieć. No popatrz. Klony cię ratują. W sumie racja. No i zobaczmy, jak bardzo nic nie dostaniemy. Po raz kolejny prawie idealne zwycięstwo. Jedną rarę, jednego kora i reszta to. Ach, jakże bezużyteczny ring. Ja dostałem to, co zwykle dostaję za fraktal. No, przynajmniej coś tam dostaliście. Ja tam dostałem sprężone powietrze. O, doskonale. W postaci bąka. Jeszcze lepiej. No to super. Kolejna sesja poszła dobrze. Może nie idealnie, ale da się to zrobić we trzy osoby, da się to fajnie zrobić we trzy osoby i świetnie się bawić. Da się to zrobić we dwie i pewnie solo też się da. Gdyby nie w niektórych fraktalach wymogi, że potrzeba jednak więcej osób, jak na pakę w trzy osoby. No i sądzę, że to by było na tyle. Zapraszam do naszych kolejnych sesji. Z GW2 w wykonaniu mojej wspaniałej gildii. Do następnego razu. My strength.